Jak tam wasza motywacja? Mam nadzieję, że jesteście gotowe na kolejne wyzwanie. Tym razem zaczynamy od koloru You're a Joke i to jest kolor takiej delikatniej oliwkowej zieleni, który będzie podstawą do typowo jesiennej stylizacji z motywem dyni. Dynię bardzo rzadko maluję, chyba pojedyncze stylizacje się zdarzyły z tym motywem, ale uważam, że jest to jeden z bardziej jesiennych motywów, więc na pewno myślę, że wam się spodobają. Zaaplikowałam sobie i utwardziłam też Top No Wipe i teraz przejdziemy do aplikacji koloru 233 marki Słowianka, który jest idealnym kolorem dyniowym, więc świetnie się nam sprawdzi do dzisiejszej stylizacji. I tu malujemy kształt dyni. To musi być dosyć duża dynia, bo będziemy na niej kombinować jeszcze inne motywy. Za chwilę zresztą zobaczycie. Więc maluję sobie taką dynię, która zajmuje mi praktycznie połowę paznokcia. Teraz na dyni aplikujemy sobie top matowy, to jest również top no wipe, ale tylko na dyni, żeby tło nam pozostało w wersji błyszczącej. Tutaj przygotowałam sobie mieszankę koloru, tego który mam tutaj, z kolorem białym, żeby było to nieco jaśniejsze od tego co mamy na wzorniku. I będziemy malować sobie takie wzory na całej powierzchni tej dyni. Do lampy posypujemy całość proszkiem akrylowym, tworząc podstawę dyni w wersji sweterkowej, czyli takiej bardziej jesiennej. Teraz wzięłam sobie troszkę pomarańczowego arteru i domaluję kilka detali, które sprawią, że nasza dynia będzie faktycznie wyglądać jak dynia. Prezentuje się moja dzisiejsza dyniowa propozycja, jest to coś nieco innego, taka sweterkowa wersja, ale oczywiście Wy możecie zaproponować od siebie coś zupełnie innego. Macie czas do końca środy, żeby dodać swoją wersję dyniowego zdobienia, wrzucając ją na Instagram z hashtagiem lakierowniczka inspiruje. Co czwartek pojawia się podsumowanie dotychczasowych wszystkich Waszych prac z danego tygodnia oraz kolejne wyzwanie tutaj na kanale. A ja wrzucam Was do inspiracji kilka innych propozycji dyniowych zdobień, które już kiedyś na kanale powstawały. Może Was zainspirują i czekam na Wasze prace. Pamiętajcie, że w komentarzach na dole możecie wyrazić swoją opinię o tym projekcie. Jestem ciekawa, czy Wam się spodobało dzisiejsze zdobienie. Dajcie koniecznie znać.